Po prostu już tak mi odjechał, że kurwa. Dobra, muszę teraz perfekcyjnie wjechać w tamten skrót. Jeśli wjadę perfekcyjnie, to oni mogą mieć już bez szans. No i ładnie. I można było tak od razu. Można było. Nie, czy nie można było? Problem z tym skrótem polega na tym, że jeśli za wolno w niego wjedziemy, to uderzymy w krawędź i on nas może nieźle poturbować. Dobra, sorry, więc nie mówię, ale na ten wyścig chciałbym się skupić. Tak maksymalnie. Dobra. Już cwaniaczek po wewnętrznej próbował, ale się przeliczył. Dobra, zaryzykujemy i przez tunel. Czy ja tu widzę, że starczy tak prosto jechać w miarę i ten. A nie powinno się nic stać. Już mi jakiś chuj wyprzedził. Zaraz mu wybiję z głowy takie pomysły wyprzedzania mnie. Jezus Maria! Deszcz! Pierdolony w dupę deszcz. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy to ma jakiś w tej grze jakiś wpływ na model jazdy. Nie sądzę, ale w sumie jak zaczynam w to wierzyć, bo odkąd spadł ten deszcz, to mi zaczęło iść coraz gorzej. I byłoby fajnie, gdyby ktoś rozwalił te budki. Bo nie chce mi się ich mijać. O kurwa! Dobra, cała nadzieja w tym, że źle w skrót wjedzie. A ja szybszy jestem. Dobra, zakończ. Kurwa! 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 Kurwa, tyle powiem. Oj, będzie klnięcie. Będzie. Najwyżej sobie oleję ten wyścig, bo jest chujowy. Tak, Marshall. Gra od ciebie wymaga czegoś więcej niż tylko jeżdżenia samochodem w sposób ten potłuczony, a ty już się denerwuj. Bardzo mądrze, no. Ja tym razem ominę ten tunel, bo jest jednak zbyt ryzykowny. Z go oleję. Co to kurwa ma być? Jakieś zasrane punto mnie wyprzedza na takim etapie gry. Kurwa, jeszcze wieć. Tak, zaliczaj więcej ścian, więcej wszystkiego. Papraj nitro. Jeszcze niech FPS-y spadną do 60. Jeszcze ponarzekaj sobie jeszcze trochę. A głodne dzieci w Afryce nie mają co jeść. Zaraz, co? Nic. Teraz omijamy tunel, bo jesteśmy normalni. I my tuneli unikamy. Wiecie, 5 minut to dopiero połowa wyścigu. Masakra. Ha! Dobrze ci tak, fiucie! Marsz, aleś ty dojrzały, zdenerwowany i już obraża wszystkich wokół. Weź się lecz, człowieku. Oj, coś czuję, że ten odcinek nie wiem czemu, ale będzie hitem. Ale oczywiście nie internetu, bo jestem za wielką cipą, żeby ten, żeby być w internecie znanym, ale w obrębie kanału, no to będzie hit. Oj, czyżby mi się udało w końcu im odjechać na jakąś fajną odległość?
ostrożnie tutaj. Ojej. Wiedzę, nie tylko ja mam problemy. I proszę, niech się tu... Zaraz spokojnie, też pojechali skrótem, a ja już wyprostowałem i jadę dalej. Oj, nie wiem, czy, wybacz mi te ściny, ale nie wiem czemu FPS-y mi spadają. Kompletnie nie mam pojęcia czemu. Powinienem mieć jeszcze sporo miejsca na dysku. Zwłaszcza, że ostatnio czyściłem ten dysk. A tu trochę asekuracyjnie, co nam szkodzi. Dobra, na dwójkę trzeba zejść, nie na jedynkę. Oni jakoś sobie nie mieli problemów, ale mniejsza. Może są lepszymi kierowcami ode mnie. Jest trochę dziwne, że ja kierowca czarnej listy, a oni jakieś szare, nie wiem jak to nazwać, pionki? O, nie wjechał w tunel. Nie wjechał. Dobra, cała nadzieja w tym, że się spierdoli na tym, że się... No, że się na... O, już tutaj widzę, że chyba jakiś problem miał, bo go dogoniłem. Wypierdalać. No nie, jeszcze następny się przyłączył. Następny chce dostać baty. Już słyszę resztę. Słyszę jeszcze tego zielonego skurwysyna za mną. Niedobrze. Proszę, uderz w coś. Nie dam ci wygrać tego kółka. Nie dam ci po prostu. Ojej, chyba ktoś wjechał w stację. Co za idioci. O nie! O nie! A nie! Miałem jednak kwartał, mi tak zajebiście wywróciło. Znaczy nie wywróciło, tylko z powrotem mnie przywróciło na próg startową. Dobra. Ostatnie kółko, Marshall i Najtość Boską, nie spierdol tego, bo ja nie mam najmniejszej ochoty powtarzać tego wyścigu. A tu sobie trochę zwolnimy. A, baw się dalej hamulcem. Szkoda tylko, że to nie daje żadnych rezultatów. No Marsz, już powinieneś tą drogę na pamięć znać. Co ty nie wiesz, że to tak się jest? No tak, tylko znać drogę na pamięć, a umieć ją jeździć, to dwie różne sprawy. Ja na przykład Monaco już znam na pamięć, ale czy tam jeździć umiem, to dalej jest kwestia dyskusyjna mocno. Tam mi tu ławki stawia, no. No skurwysyn, no musiał skręcać, musiał. Mógł jechać prosto, ale nie. Musiał mi na złość zrobić i skręcić. Dobra, pojadę tą drogą, bo chyba jest bardziej komfortowa. Bo wszyscy jeżdżą tą drogą i mnie wtedy wyprzedzają na wyjściu z tego tunelu. No, już odbudowali tą budkę, wydawało mi się, że ktoś ją skasował. Któryś z nas ją skasował. Dobra, niedobrze. Słyszę jego silnik, mimo że nie chcę go specjalnie słyszeć. Proszę, nie wpadnij w pościg. Dobra, już to raczej wygrałem, chyba że się wpierdolę na coś jeszcze. Jak na przykład tym tylko złoma. Ale mimo wszystko wygrałem. 9,24 sekundy. Widzicie, jakie teraz wyścigi są? Jakie standardy się już powoli zaczynają robić?
Masakra. Maksymalne to unika. Joj, trzy pościgi oznaczone maksymalnie, zajebiście. Chociaż to akurat chyba norma, że są trzy. Dobra, teraz pora na sprawdzony odstresywacz, czyli próby czasowe, które ani trochę nie są trudne. Ja tu chyba odpalę w tle. O, kolejne wydźwięk z trasą przez jakiś ten. Nie wiem, co to jest w zasadzie. Jakiś port? Mniejsza. Ja chyba w ten. Przez cały wyścig będzie chyba leciał Don't Worry Be Happy. I prosto w barierkę. Bo nie mogło być inaczej. Prawda? Dobra, spoko. Zdążymy. Nalajcie. Dobra, ryzykujemy, jedziemy tędy. Dobrze zrobiłem. Nigdy nie pamiętam właśnie tutaj, czy jedzie się w tamtą stronę, czy w tamtą, więc... Dlatego zaryzykowałem. Tak, Marshall, to co powiedziałeś przed chwilą było bardzo logiczne. Każdy się połapał, co mówisz, no. No i chyba jak ten Deming pojechałem w bardziej wąską trasę, już chyba jeszcze bardziej skomplikowaną. Ale w sumie tu mamy prostą, więc nic się stało. Trochę odpokutował. Trochę odpokutowało się. A teraz są obwodnica, po obwodnicy się tutaj świetnie jedzie. Chyba, że tutaj. Tutaj już się tak świetnie nie jedzie. Dobra, zostajemy przy tym wariancie. Bo mi się wydaje, że jest prostszy. I chyba mam rację. A teraz co pojedziemy tędy. Z Proudem. No i teraz tego tira przygrzał. To byłoby wesoło. Byłoby bardzo śmiesznie. Chociaż was to pewnie irytuje, że ten, że co ty Marszu, ty uderzasz chyba w połowę rzeczy, które jest w tej grze, no. Już chyba w każdą możliwą rzecz uderzyłeś. Wiecie co możliwe, chyba tak. Już gram na tyle długo w tą grę, że chyba już każda rzecz była przynajmniej raz dotknięta. Ze mnie. Każdy samochód. Chociaż nie wiem. Dobra, i chyba dokonałem dobrego wyboru, jeśli chodzi o trasę, bo ta jest taka prościutka, a tamta była taka zawiła. Tu jeszcze pamięć się szwankuje. No i zajebiście. Się spowolniłem lekko, ale mam 40, miałem 40 sekund w zapasie, więc w sumie se mogłem. Dobra, jeszcze jedna próba, a potem się zastanowię, co dalej. Ja no już wszystkie zaliczę. Potrzebuję kasę, żeby na Lamborghini Murcielago, które kosztuje 200 tysięcy. Z tego, co mi się wydaje. I jeszcze na wszystkie, muszę mieć kasę na wszystkie dodatki. Co będzie, wyjdzie chyba drugie 200 tysięcy. Wiecie, to nie są tanie rzeczy. Fajna muzyczka leci w tle. Tej nie mówię. Pam 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 pam. Taka trochę pause. Dobra, mniejsza, mniejsza. Nie wyrobiłem, bo się zagapiłem. Się nie czuję, gdy rymuję.
Dobra. Ale trzymamy tempo. Puszczamy gaz zupełnie. Póki co idzie nam perfekcyjnie. No może nie perfekcyjnie, ale znakomicie. On tak suwo z drogi. Jedzie król. Przyszły król kierowców wyścigowych. Dobra. No już raczej, to chyba jest oczywiste, że raczej sobie poradzę z tą próbą. Musiałem mieć chyba nieulepszonego Fiata Punto, żeby sobie nie poradzić. A, jeszcze nie koniec. Ja już chciałem sobie odpuścić, widzicie? Jaka byłaby wtopa? Dobrze, że na wszelki wypadek trzymałem gaz. Nie, serio mi się wydawało, nie wiem czemu, że... wydawało mi się, nie wiem czemu, że tu jest koniec. Mimo, że jak wiadomo, koniec jest oznaczony. Zajebiście, nie chciałem tędy jechać, ale dobra, już trudno. W sumie oficjalna trasa też nie jest wcale taka zła. Nie wiem czemu ją mijam. A ja nawet się nie wiem, kiedy nie obejrzałem się nawet, a już ten. I oczywiście znowu Decadence leci, kiedy muszę zaczynać wyścig. Nie może się tak podczas wyścigu dla odmiany. No i teraz te 3 max. Zaczynam od próby i Boże! Już więcej o maksymalnym. Przez pół miasta będziemy robić tą próbę. Ja pierdolę, Marszał, ty narzekasz, no. Jak stara baba jakaś, no. Weź się w garść tak, no. Weź się ogarnij. Nic tylko narzekanie, 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 no. Zachowujesz się jak Kondiasz w F1 2014, co tylko na tego McLarena narzekał, no. Się w końcu przeniósł chłopak do Ferrari. O nie, nie będziesz mi tu wyprzedzał. Nie pozwalam. Oczywiście światło mnie oślepia. Nie wiem, czy jest takie oślepiające wręcz. To to jakaś wczesna pora. A właśnie, bo jak zauważyliście, NFS jest swojego rodzaju sandboxem. Jeśli mogę tak nazwać. Ale mimo wszystko nie mamy tutaj następstwa dnia i nocy. Ciągle jest dzień. Ale mimo wszystko mi się wydaje, że teraz słońce jest jakoś bardziej oślepiające, więc nie wiem. Ojej, wypadeczek, jaka szkoda. Boję się, że Viper będzie miał dwa próby prędkości, co mnie zirytuje niezmiernie. No serio, ja się naprawdę nie dziwię, dlaczego tu dali maksymalne ryzyko patrolu. My przecież przez pół miasta się... tutaj będzie jeździmy. No i błąd, na złym biegu przejechałem. Ale raczej nie zaważył ten błąd. Dalej jestem, dalej mam przewagę. Teraz tory będą chyba moją największą zmorą. Dobra, omijamy ten skrót, bo korzystanie z niego może się dla nas źle skończyć. Po prostu musimy powiedzieć sobie szczerze, że nie umiemy go używać. Kurde, muszę w końcu kiedyś wykminić jakąś optymalną trasę.
przy tu tych offroadach dziwnych. No i już policja. Zajebiście. Dzień dobry, panie policjanci. O nie. Tylko ja te pierdolone Astony Martiny. Spokojnie. Prostuj! Jedź, kurwa! Ja pierdolę. Nie wiem, czemu coś się stało, ale... Nie wiem, co się przed chwilą stało, tyle powiem. Teraz proszę, nie wcisnąć przez przypadek restartu wozu. Bo to będzie mogiła. Właśnie, jak nas złapią podczas jak nas złapią podczas pościgu, to wtedy, znaczy podczas wyścigu, to wtedy po prostu mamy niezaliczony wyścig. I to wszystko. Z tego, co mi się wydaje. I żadnych innych konsekwencji. No co to ma być, że... Dobra, puszczamy ale pana, ale unieważniamy panu wyścig. Ale panowie, na pewno się dogadamy. Dobra, ja muszę teraz ich zgubić. Pierdku. Co nie będzie trudne, a jednak będzie. Zrobię zwrot. I was rozpierdolimy trochę. O Boże, co tu się stało? Dobra, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo ich zgubić. Ale się postaramy. W miarę szybko to zrobić. Jedno jest pewne, na obwodnicy ich nie zgubimy. Nie liczyłbym na to. Musiałbym się wyjątkowo postarać. Ja po prostu będę niszczył wszystko, co mi na drodze. Aż mi zaliczy nawet ten kamień milowy. Dobra, jeszcze tylko 9 ich zostało, ale helikopter. Przydałby się jakiś tunel. Bo do tunelu mi nie wiedzie, jak wiedzie. Nie no, na szczęście przycisk rest... nie powinienem się w ogóle martwić o to, że niechcący zestartuje swój wóz. Bo przycisk restartu w tak bezpiecznym miejscu położyłem, ale oni mnie tu już osaczają. Co mi się nie podoba. Prostuj! Kurwa! No. Poszło. Ale panowie, w drugą stronę może być w drugą stronę. Mi to wszystko jedno. O nie, na to mnie nie złapiecie. O nie, czyżbyśmy na obwodnicę wyjechali? Chyba tak. No nic, trochę się poławimy na obwodnicy. Ale już się ucieczka nabija, więc... A, próba wykroczeń. No dobra. Ja pierdolę. Zrób 180, minie jedyne. Dobra, jestem otoczony. Muszę jechać tędy. Wyjścia nie ma. Chyba, że jest po... A, nie wiem. Znaczy, jest tam daleko. To nie wiem, może coś takiego zrobić. Spróbujemy. Oj, świetna kryjówka. Chociaż ja jeszcze dostałem... Chociaż ja wam jeszcze nie pokazałem takiej zajebistej, nieoficjalnej kryjówki. Bo jest takie miejsce w NFS-ie, które nie jest kryjówką, ale jak tam będziemy stali, to gliniarze w życiu nas nie zobaczą. Więc warto mieć to na uwadze, dobra. Teraz sprincik zaliczymy, też przez pół miasta będzie... Będziemy się...
I Hand of Blood! I o to chodzi! Oczywiście słuchaweczki na pełną pistę. Sorry, bo tak nic nie mówię, ale specjalnie już nie wiem co mówić. Dobra, widzę, że dzielnica francuska, czy tam jakaś alejka. Ups. Spoko, wodza. Oni są ślimakami, więc je dogonię. Dogonię ich bardzo szybko. O, tutaj was. Machnę. No. Muszę bardziej uważać przy zakrętach. O, pamiętamy ten odcinek. Tutaj był ten wyścig, w którym ten Razor nas tak wydymał. Pamiętamy chyba jeszcze. No teraz mam jakiś wyjątkowy niefart do policji. Na niemal każdym wyścigu oznaczonym jako maksymalne ją znajduję. A wcześniej to trzeba było się postarać trochę. Nawet na maksymalnym. Pamiętacie chyba, jak to było. Wypierdalaj z drogi, no. Dobra, im też chyba trochę utrudnił. Co? Jakim cudem? Nie wcisnąłem! Dobra, mniejsza. Nie bij mnie. Za co to było? Ja tylko chciałem się z tobą bawić, no. I widzimy, jak nas złapią w czasie wyścigu, to mają po prostu do powtórzenia wyścig. O nie, jakiś koleś z Indonezji obok nas. Staram się ze słuchaweczki ściszyć. Dziadek postanowił mnie wkurwić. Jedziemy jeszcze raz. Ciekawe ile mi już ten odcinek wyszedł. Ale nie będę musiał go ciąć. Bo już te wyścigi swoją długość mają pewnie. Znaczy nie pewnie, tylko na pewno mają. Super, nie zmieściłem się w zakręt, jakim cudem. Dobra, trochę między panów się wcisnę i ten. Jadę. Trochę się wybiłem z rytmu. No i zaraz nas klin zauważą. Black Lamborghini, oczywiście. A jeszcze taka ciekawostka, której wam do tej pory nie powiedziałem, że te dialogi przez radio, one były nagrywane na żywo z różnych dystryktów Stanów Zjednoczonych. No, taka ciekawostka, że po prostu nagrali funkcjonariuszy przy pracy. Iż głos w sensie, że... I tyle. A,
I zresetował mi się poziom poszukiwań, zajebiście, będę musiał go znowu nabijać. Chociaż na wyścig to akurat nie będzie przeszkadzać specjalnie. Chociaż nie, moment, dalej mam czwarty, więc czemu mnie gonią te pierdółki? Co oni tworzą? Blokady? I nie wiem czemu znowu mam spadek FPS-ów. To jest jakaś choroba. To już się zaczyna robić chore trochę. Dobra, raczej mu uciekłem już. Po hamulca. O nie, tu nie ma kryjówki. Zajebiście, jedyna stacja, na której kryjówki nie ma. Jeszcze ewentualnie tam mogę się schować. O tutaj. Tutaj jakoś nigdy mnie przychodzi. No i poczekamy sobie. Chyba ja się spierdolę jak idiota. Skończony. Oj, teraz mnie już normalny pościg goni, nie wiem czemu. Nie wiem, co się wtedy zbagować. Musiało się coś wtedy zbagować. Wiecie co, jak ja będę ciął te pościgi, jak wyjdą mi za długie. Bo teraz nie o pościgi nam chodzi. Teraz chodzi nam o wyścigi. Dobra, tu będzie kryjówka. No i taki chuj. Masz wypierdalać pan? Chyba nie. No i ten durny helikopter pokrzyżował nam plany. O, tu już widzę gołym okiem, że będzie Kolczatka. Tylko jeszcze tak chciałem zobaczyć gdzie. Tak jak myślałem tutaj. Niezbyt kreatywnie zostawiona. Wynocha mi tu. A se wyskoczę, co tam. Ara, póki co będę niszczył wszystko, co na mojej drodze znajdę. No i jak to się stało? Kolczatka, poważnie. Weź, idź pan. Wypierdzielać. Jeszcze mi się... Ej, już mi się 101... Wiecie co? To zmiana planów. Nabijamy dalej. Ja niedługo koszty pościgów nabiję. Zajebiście. O! No, nie pokażę wam teraz, ale... Przy okazji wam pokażę. A po prostu kiedyś tam specjalnie pojadę po to, żeby wam pokazać. Tak, niszcz wszystko na drodze. I dalej jeździ na jałowym biegu. Dobra. O Boże, no! Już! Wynocha! Nie, to się z suwami już żerał. No fucking way. O, tutaj, trzeba uważać tutaj, bo tutaj bardzo lubią kolczatki zostawiać. Wykiwam was trochę.
Wjechałem do lasu. To wyrok śmierci. Chociaż nie wiem, czy zaraz taki wyrok. Dobra, nabijamy kofty dalej. A tam SUV widzę przede mną. Więc ja ominę z daleka. Nie udało mi się chyba oba przykrzanić. No. A nie ważne. Chyba ją ucieknę akurat wtedy, kiedy prawie nabiłem. Chociaż nie. Dobra, udało. Dobra, mam koszty, uciekamy. Już nie będę się łasił na notowania. I tak one same się chyba wbiją, zanim zdążę ich zgubić. O nie. Dobra, udało mi się ominąć. Cudem, ale się udało. Nie zjeżdżamy na obwodnicę. Chociaż wiecie co? Dobra. Panie helikopter, znajdź mnie. Chcę jeszcze nabić sobie notowania. A już te radiowozy sedaluję. O, SUVy tam widzę. Dobra. Zaliczone. To pora się zmywać. Dobra. I tak mnie zauważył, więc... Dobra, to będzie chyba, to chyba taka dobra... To chyba taki dobry czas, żeby wam pokazać tą nieoficjalną kryjówkę. Ale... O ile uda mi się do nie... dojechać jak... Dobra! Nie. No i jadą na mnie tiry. Znaczy się... Tiry. Byłoby śmiesznie, gdyby najmowali tiry zamiast SUV-u. Dobra. Muszę szybko jakoś zgubić tego kolesia, bo posiłki niedługo. No i wjechałem na autostradę. Ciągle się w kółko kręcę chyba. Chodź tu. Dobra, jest, znajduję się w kryjówki. Co, oni wiedzą, gdzie mieszkam? Dobra. Ha! Figa. No i mam już notowania prawie zaliczone. Zostały tylko te radiowozy. Ale radiowozy chyba se daruję, bo ich trochę dużo trzeba było dotknąć. Słucham? No. Dobra, to już jest jakiś, to jakiś błąd. Tak, stawiam opór przy aresztowaniu i co? I znowu takim samym sposobem. Dobra. Został jeszcze jeden wyścig. I to będzie ostatni. Ale notowanie już zaliczyłem. To ładnie. Dobra. To jest tylko to. Mam nadzieję, że policja mnie nie złapie na tym. Bo ojej, już mam piąty. Teraz się zrobi groźnie. Piąty to korwety będą nas gonić. I cross w samej osobie, we własnej osobie. Jeszcze cross będzie nimi nadzorował, co nie?
Więc zrobisz się nieciekawie. A jest spoko, wozo. No niestety mnie powoli chyba namierzają. Już widziałem chyba radiowóz. Ale spoko, oni takimi drogami nie jeżdżą. Dobra, tędy. Rozumiałem. Tu przeoczyłem skrót. I to widziałem dopłacalny. No i się doigraliśmy. Tak wyglądają korwety, które nas będą ścigać. Takie białe gówna. Z nimi tak łatwo nie będzie. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że nas nie złapią. Bo to będzie taka lekka siara. Ale przez to, że Razor, żeby nabić kamienie milowe dla Razora, jest to wymagane wręcz, żeby one były. Jest wymagany pościg, bo ten. Bo przy Razorze, pamiętam, jest nabicie minimalnego pościgu 15 minut. Do 15 minut musimy dobić właśnie ten. I właśnie chodzi o to, że jak mamy nabić 15 minut pościgu, to nawet zaczynając od zera zupełnego, czyli od pierwszego, nabije nam się ten poziom na piąty właśnie. Więc będzie wesoło. Więc będziemy musieli się tak czy siak z nimi użerać. Panowie, może mi dacie spokój, tak, no. Bo ja już chcę kończyć ten odcinek, a wy mi ten. A wy mnie ścigacie, no. Dobra, w tunel. Dobra, już się wyścig kończy. Dobra, no, mamy ostatnią próbę i wiecie co, z tymi panami nie ma żartów na piątym poziomie, ja ich tak łatwo już mogę nie zgubić, więc ja kończę odcinek na tym i widzimy się już w następnym odcinku, ja se zgubię ten pościg poza kamerą, na spokojnie, tak bez stresu, że mi zabraknie miejsca. A to by było na tyle, tak więc mówił Marszał, już to wszystkim widzom. Miłego wieczoru.